tvpodkarpacie.pl. Thank you.
mi się tego meczu, bo z nimi mamy mecze takie na styku. Raz przegraliśmy w karny, drugi raz wygraliśmy jedną bramką, także obawialiśmy się tego meczu. Podeszliśmy bardzo poważnie, drużyna była skoncentrowana, wiedzieliśmy, co oni grają, przeanalizowaliśmy ich grę. Trener, myślę, ułożył dobrą taktykę i w sumie wyszło to dzisiaj nawet nieźle. Kombinacyjny taki hokej, żeśmy zagrali. W końcówce niepotrzebne te takie ostre faule. Mogliśmy ten mecz dowieść spokojnie sobie do końca. Natomiast no, tak czasami jest. Katowice, drużyna z Katowic, zawodnicy, ci Kanadyjczycy troszkę sfrustrowani tym, co się działo na tafli. Nie dawali rady po prostu dzisiaj nam. Byliśmy drużyną lepszą i się zasłużenie wygraliśmy. Dzisiaj podaliśmy, można powiedzieć, niezłym początku, te pierwsze 10 minut zagraliśmy nieźle, ale potem straciliśmy całkowicie koncepcję gry. Za dużo karn. Szukaliśmy winnych u wszystkich, nie wiem, u sędziego, u tego, u tamtego, obojętnie. Ale nie patrzyliśmy na nim. Po prostu dzisiaj Sanogram pokazał, jaką ma drużynę, jaki ma potencjał w drużynie, więc my dzisiaj nie mieliśmy nic do powiedzenia, ale tak jak mówię, no, to był pierwszy mecz chyba w tym sezonie, gdzie przegraliśmy po prostu, można powiedzieć, że nie mieliśmy szans, no, nie mieliśmy szans, może Sanogram był dzisiaj lepszy, my jeszcze dołożyliśmy swoje przez kary i tak dalej. Nie graliśmy tego, co zawsze gramy, no i tu w ogóle nie podlega żadnej dyskusji, kto dzisiaj był drużyną lepszą i zasłużenie wygrał. Gratulacje dla Sanoka. Obawialiśmy się bardzo pierwszej tercji, zwłaszcza drużyny Katowic mają niesamowity start, początek i to było widać dzisiaj też. Nasi chłopcy natomiast wzięli dzisiaj, jakby to powiedzieć, na poważnie już w końcu te Katowice, bo naprawdę bardzo dobra drużyna i bardzo dobrze grają. I zaczęli grać swoje. Weszła nam druga tercja, kombinacyjna gra, dużo fajnych akcji. Strzeliliśmy parę bramek i tak się ten mecz po prostu potoczył. Ułożył się dla nas też bardzo dobrze. TV Podkarpacie.pl